Wkrótce potem był Światowy Dzień Trędowatych. To był już styczeń 95 roku, ostatnia niedziela stycznia. No i będący w Krakowie ojciec Marian Sojka mówi, a dlaczego nie moglibyście o tej Dniu Trędowatych jako towarzystwo, przedstawiciele powiedzieć z Torunia? No możemy, no to jedziecie. No i wybrałem się z panem Józefem Dąbrowskim, kolejarz, więc jego przejazd był darmowy, tylko za mnie musiałem zapłacić. Przyjechaliśmy, byłem już wcześniej w różnych radiostacjach, bo jako ze źródła redaktor, ale tam przybycie zmienia zupełnie obraz tego, co się mówi o radiostacjach. Przybywam, wchodzę i pierwsze od razu w recepcji. Zapytanie, kto? Tak, bardzo prosimy. Już zaraz wszystko jest przygotowane, ale proszę najpierw może, tu jest kaplica. I przy samej recepcji kaplica. Można się od razu pomodlić, podziękować Panu Bogu za tę podróż i poprosić o to, żeby można było mówić prawdę wtedy, gdy będzie audycja. Audycja trwała bardzo długo, bo i po północy jeszcze były telefony, musieliśmy zostać. Na następny dzień wracaliśmy do Krakowa, bo okazało się, że to był poniedziałek. I wizyta Radia Maryja u redemptorystów w Krakowie. Ojciec dyrektor mówi, to ja jadę też do Krakowa, więc mogę was zabrać. I jechaliśmy całą drogę razem. Modliliśmy się razem, opowiadaliśmy razem. Potem dojechaliśmy do Krakowa, ja poszedłem na zajęcia na ten poniedziałek. W końcu już po mszy świętej zdążyłem przybyć do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I wtedy mi mówią, że byłem wywoływany, bo przywieziony został reportofon. A dlaczego reportofon? No bo mam prowadzić audycję, może źródło, może ktoś by ze źródła, może ja. Audycje cotygodniowe w Radiu Maryja. Audycje reportofonem, a jak się to obsługuje? To tam jeden z techników ciach mi pomógł, pokazał jak. I pierwsza audycja w najbliższą sobotę. Jak to? Od lutego? Już od początku lutego? Przecież nie jestem przygotowany. Jak ja to udźwignę? Tutaj praca na uczelni, tu tyle obowiązków. Ale mówią, przecież nie święci garki lepią. Jakoś wpisałem w ten swój harmonogram i to zaangażowanie. I tak od tamtego czasu. Od lutego 1995. Każdego tygodnia dostawałem najpierw 10 minut. Potem już powiedziano, nie, to muszą być dłuższe, 20 kilka, półgodzinna prawie. No i tak do dzisiaj trwa ta półgodzinna, a jeszcze to w Radio Maryja, a jeszcze ta w telewizji, no taka informacja, bardziej felieton o najnowszym numerze źródła. No i w ten sposób takie zaangażowanie. Ale to jeszcze nam nie wystarczyło. Pan Antoni Ziemba jest wymagający i w związku z tym mówi tak, miał wtedy dwoje małych, no już takich starszych dzieci, już w szkole, do szkoły średniej chodzili. No i kiedyś zobaczył, jakie to gazety są dla młodzieży. I mówi, czego wy takie czytacie? Popatrzcie. A oni mówią, a jakie są inne, takie, które by nas rozwijały, także i formacje w formowaniu pomagały? No i rzeczywiście nie ma. No to tworzymy drogę tygodni, droga młodzieży katolickiej. Ale przecież nie my starzy będziemy pisać do młodzieży. Wobec tego trzeba grupę młodych utworzyć. Przez następne pół roku tworzyła się taka grupa przyszłych redaktorów drogi. Formacja. Także tak, jak pracować w redakcji, jak tworzyć, co pisać, o czym pisać i jaki utrzymywać kontakt z odbiorcami, z czytelnikami. No, przyznam, że w tej formie te pół roku, to szczególnie dla tych, którzy częściej tam przybywali formacyjnie, ja miałem kilka takich spotkań. Na jednym ze spotkań mówiliśmy tam o kolejnych stronach, co oni by chcieli tam zamieścić. No mówię, a trzeba by może tych świętych, błogosławionych kandydatów na ołtarze. Oni mówią, a to nie, to nikt nie będzie czytał, takie cukierkowe. A ja im wtedy opowiedziałem o moim nauczycielu akademickim, o Jerzym Ciesielskim, słudze Bożym już wtedy, słudze Bożym. I opowiedziałem, jak ja się z nim spotykałem na zajęciach. Co on nam, studentom, w trudnym okresie czasu dawał.
I mówią, a to nie, to o Jerzym Ciesielskim byśmy napisali. No to mówię, to widzicie. I każdy święty można, może być pokazany od różnej strony. Hagiograficznej, a może być pokazany od takiej strony, jak on to przeżywał, tą drogę swoją do świętości. Potem kardynał Wojtyła, później Jan Paweł II także w swoich książkach o Jerzym Ciesielskim wielokrotnie mówił, że wszyscy dookoła to przekroczyć próg nadziei. Wszystko, druga strona wydania polskiego. Wszyscy dookoła mówili, że on dąży do świętości. Taki miał program życia. A dlaczego my współcześnie tak się często boimy tego, jak nam powiedzą, on dąży do świętości? To właśnie taki powinien być program każdego z katolików. No i to był taki wzór, którym mogłem się podzielić z tymi młodymi redaktorami drogi. Teraz droga jest wydawana jako nasza droga dwutygodnik. Już nie tygodnik, nie udźwignięto tego tygodnika. Niestety, także i odbiór. I opracowanie, to w redakcji mówimy, dużo jest chętnych. Tylko nie każdy ma ten talent, którym może się podzielić jako pracujący czy uczestniczący w tworzeniu posługi słowa drukowanego. Są różne posługi, które możemy wypełniać obdarzeni różnymi talentami, no i nie każdy może tym teren wypełniać, wobec tego tych posługujących nie jest dużo. Mamy więc te czasopisma. Powstawały jeszcze następne cuda i łaski, a to nasza Arka, też podejmująca, to miesięcznik. No, powiedziałbym, próbowaliśmy i próbujemy w takiej formie dotrzeć do innych. Ale to najważniejsze, czego się Państwo na pewno oczekujecie w tym wprowadzeniu, żeby o tym powiedzieć, to także o tym zaangażowaniu w Radio Maryja. Tak się złożyło, że po tych początkowych audycjach, po tym pewnym spojrzeniu także na tę moją posługę w tym radiu, zostałem przez ówczesnego prowincjała zaproszony, wprowadzony do Rady Programowej Radia Maryja. To były ciężkie lata. Ale okazało się, że to jeszcze nie wystarczało. Że trzeba było tworzyć jeszcze inne środowiska, uruchamiać je. 97 rok. To był bardzo trudny okres w życiu Radia Maryja. I wtedy, w grudniu, już po rocznicowym spotkaniu, postanowiliśmy, rozmawiając, sam też prowadziłem takie rozmowy, przy okazji świąt to się spotykamy, Bożego Narodzenia, to się spotykamy i mówimy, jak tu można pomóc. No i powstał zamysł utworzenia zespołu wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu. Tak przyjęliśmy taką pełną nazwę. Potem była skrótowa. To były środowiska ludzi kultury, nauki. No i przyszło mi przewodniczyć temu zespołowi. Początkowo wiele takich mediów przeciwnych, zwalczających Radio Maryja, w szczególności ojca dyrektora, myślało, że to jest jakieś coś samozwańcze, ale my w uzgodnieniu z radiem chcieliśmy w ramach tego właśnie wspomagania i pomocy. Ogłosiliśmy pierwszy komunikat, no i oczywiście telefony się urywały, bo odnajdywano telefon do mnie do domu. Jak to? Co to jest? Co będziecie robić? A my mówimy, tak żeśmy ustalili, że nie ma wypowiedzi innych poza komunikatami zespołu. Zespół wypowiada się w komunikatach. Nie można na ten temat wypowiadać się inaczej, bo wtedy zaczyna się manipulacja, wyciąganie, jakieś zdanie, ktoś gdzieś powie, użyje w wywiadzie. No i tak było. Tak było, bo no profesorowie to lubią nieraz. Jeden z profesorów mówi, miał tam telefon, ktoś się przedstawił, że jest z naszego dziennika. No i daje odpowiedzi, a potem patrzy, a to w gazecie, ale przeciwny jest. Tutaj ukazuje się zamieszczenie wyrwanych zdań z rozmowy z nim. No i mówię, i widzisz, szanowny kolego, prosiliśmy, mówiliśmy, od tego czasu to był taki przykład, który wszystkim, na wszystkich oddziaływał. Nie ma, żeby się nie poddać manipulacji, nie użyć nas w manipulacji,
tylko poprzez przewodniczącego wypowiadali się i poprzez komunikaty. Tworzyliśmy tych komunikatów dużo i tak też działał ten zespół i działa do dzisiaj. Są kolejne kadencje, no bo jednak jest dużo chętnych, którzy chcieliby w zespole uczestniczyć, a znowu nie można robić zespołu, tworzyć zespołu. Jak można współpracować w bardzo dużej grupie? Bo nawet uzgodnienie treści kolejnego komunikatu stawałoby się niemożliwe, a cóż dopiero powiedzieć o spotkaniach tych ludzi. No i stąd ta grupa 19, 18, 12, ostatnio przeszliśmy na 12, bo to jest taka liczba charakterystyczna, związana z Ewangelią. No i tak kolejne kadencje. Zawsze jest wymaganie. Jeśli jestem członkiem zespołu, to wymaganie, aby nie uczestniczyć w formie biernej, czyli być kandydatem w wyborach politycznych. Bo wybory u nas nie ma innych, są polityczne. Nawet na szczeblach tych prezydentów miast czy innych zawsze jest jakieś wsparcie albo jakiś komitet przez partię przedstawiany. Wobec tego, żeby nie było przypisania do takiej czy innej grupy, członek, który jest członkiem zespołu, jeśli chce w tym takim uczestniczyć, to już w następnej kadencji musi powiedzieć o tym, żebyśmy nie mieli później w trakcie kadencji redukowania składu. No i to jest taki jeden zespół. Teraz tworzony został następny, powołany przez, skrzyknęliśmy się siedmioosobowo, ten zespół SOS dla telewizji Trwamy. No bo rzeczywiście jest to bardzo trudna sytuacja. Myślę, że tyle bym powiedział o tej drodze, bo to jest, jak się komuś zadaje pytania, no to po to takiemu komuś, o kimś się coś wie. Więc dlatego chciałem Państwu powiedzieć o sobie to, czego nie znajdziecie w tamtych różnych dokonaniach, że publikacje, że się zajmuje tam, że prowadzi zajęcia, że no to, co normalnie wiadomo, że się musi realizować. Tylu miał doktorantów, takie książki napisał, takie artykuły. To można sobie gdzie indziej przeczytać. A to, o czym tutaj Państwu mówiłem, jako wprowadzenie do dyskusji, ale to wcale nie oznacza, że o moim życiorysie, tylko zadajcie Państwo te pytania, które Was nurtują, a ja będę się starał na tyle, na ile posiadam wiedzę z danego zakresu, a jeśli nie posiadam, to otwarcie powiem, że nie mam takiego rozeznania, no i tyle. Mikrofon.